Od 1 marca na terenie gminy Mikołajki wszyscy obowiązkowo muszą segregować odpady. Jest to wynikiem rządowej ustawy, która obliguje samorządy do wprowadzenia takich przepisów i przygotowania odpowiednich procedur. To powoduje, że zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy będą musieli nauczyć się, jak segregować śmieci według 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady biodegradowalne oraz mieszane. Ułatwieniem dla właścicieli domów jednorodzinnych jest wydawanie specjalnych worków do segregacji. Jeżeli komuś zabraknie tych worków, bardzo prosimy o przychodzenie do urzędu. W pokoju numer 4 wydawane są dodatkowe worki do zabudowy jednorodzinnej, z tym, że zaistniałą sytuacją worki te leżą przygotowane w holu Urzędu Miasta, w związku z tym, że pracujemy przy zamkniętym urzędzie. Gmina odbiera odpady od gospodarstw domowych. Przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowy na odbiór śmieci z firmami zajmującymi się takimi usługami. Dotyczy to zarówno tych prowadzących działalność całoroczną, jak i sezonową. Segregacja nie jest łatwa. Urząd Gminy przygotował ulotki informacyjne. Na stronie internetowej również można znaleźć instrukcję segregacji. Należy unikać jednak pewnych pułapek. Pierwszy błąd, który jest najczęściej popełniany, mowa tutaj o ręcznikach papierowych, które często używamy w kuchni. Nie wrzucamy ich do papieru. Kolejna sprawa to tetrapaki, czyli opakowania po sokach czy mleku. Jest to plastik, nie wrzucamy tych opakowań do papieru. Kolejną sprawą jest szkło. Szkło wrzucamy butelki, ale nie wrzucamy na przykład ceramiki czy szkła, które służy nam w kuchni do przyrządzania różnego rodzaju potraw. Wraz z wprowadzeniem rządowej ustawy gminy otrzymały nowe obowiązki, a to spowodowało podniesienie cen wywozu śmieci. Wzbudziło to kontrowersje wśród mieszkańców. Te ceny wynikają z 4 czynników. Po pierwsze, z kosztów odbioru i dostarczenia śmieci do polskiej wsi. Druga kwestia to jest segregacja w Zgoku. Tam też wzrosły koszty. Trzecim czynnikiem, który powodował wprowadzenie takich opłat, jest przystosowanie przoku w Mikołajkach do aktualnych wymogów. A czwarty czynnik jest taki, że po prostu my, mieszkańcy Mikołajek, produkujemy znaczną ilość śmieci. Warto pamiętać, że segregacja zaczyna się tak naprawdę już podczas zakupów. Dobrze jest na przykład ograniczać ilość foliowych toreb, w które pakujemy produkty, i wybierać te bez dodatkowych opakowań.